Atomic Redster S9 to najwyższy model slalomowej narty sklepowej. Mówimy często sklepowa narta, ponieważ oprócz sklepowych nart są także modele komórkowe, czyli zawodnicze. Natomiast tutaj mowa jest o najwyższym modelu sklepowym, czyli dla najbardziej wymagających narciarzy, mimo wszystko rekreacyjnych. S9 przede wszystkim w tym roku zmienia się o dosyć kluczową technologię RevoShock. Dotychczas na nartach serii S9 widoczny był taki pręcik, który nazywał się serwotekiem i służył on do tłumienia drgań i do tego, żeby narta wygięta utrzymywała, nie była wytrącana, nazwijmy to, z równowagi przez nadmierne drgania. Obecnie Atomic zastosował 5 takich elementów, które mają troszeczkę większą masę i są ustawione na takim elastomerze, które pozwalają narcie nie wchodzić w nadmierne wibracje, które wytrącałyby trasę krawędzi z równowagi. Pozostałe aspekty budowy to jest oczywiście narta slalomowa, czyli mocno wytaliowana. Sama jej konstrukcja polega na dosyć tradycyjnej technologii przekładki, tak zwanej sandwichowej, laminatu w tytanalu, która bazuje na dosyć sztywnym rdzeniu. Brand Atomica nazywa go Power Woodcore. To wszystko osadzone jest na płycie związana Mi X12TL w wersji oczywiście kompatybilnej pod Griblock. Natomiast, co ciekawe, ta płyta stosowana też jest w modelach wyczynowych, natomiast mowa tutaj jest o modelach juniorskich, zawodniczych. Ok, przechodzimy do tego, jak się na tej narcie jeździ. Atomic, jak zwykle, lubi nam przynieść dużo rzeczy z nart wyczynowych i w przypadku nowej S9 zrobił to samo. Przede wszystkim to ta dynamika, a druga sprawa to, że narty między skrętem cały czas szybko chcą wykończyć skręt i jechać w linii spadku stoku. Jeżeli jesteśmy w stanie wygenerować, mocno zaprasować, to narta przy dynamicznym wyjściu niemalże od razu przechodzi w kolejny skręt. Jeżeli robimy to pasywniej, pozostaje stabilną nartą i troszeczkę nam przedłuży skręt. Nie powiem, że jest najzwrotniejszą nartą, ale najbardziej wdzięczną w momencie, w którym się nartą dobrze zapracuje. W porównaniu do innych slalomek raczej bym powiedział, że to nie jest taka narta, która chce cały czas skręcać w skos stoku tylko i wyłącznie, tylko to jest taka narta, która ma pewien, jak to się mówi w żargonie narciarskim, ciąg w dół. Ona szybko chce iść w linię spadku stoku i bardzo łatwo na niej złapać rytm. Na tej narcie trzeba się postarać, żeby, powiedzmy, wyciągnąć dynamikę, ale najważniejszy jest rytm. To jest wszystko harmonijnie i w rytmie. W pewnym momencie czujemy, że mamy dobry timing, jesteśmy w stanie przeskakiwać ze skrętu w skręt i to jest najważniejsze. Co ciekawe, dodatkowo mieliśmy okazję przetestować ją zarówno na takim twardym podłożu, na którym jeździ się idealnie na ostrych, dynamicznych nartach, ale także właśnie w momencie, kiedy trasa się zdegradowała, a nawet bym powiedział, kiedy były takie małe grudki. I co ciekawe, ta narta nie gubi dynamiki w takich warunkach. To jest, myślę, że jeden z większych atutów tego modelu. Dla kogo w takim razie Redster S9 w wersji sklepowej? Przede wszystkim dla zaawansowanych narciarzy, którzy lubią jeździć krótkim skrętem, którzy lubią zacieśniać mocno łuki i bazują na tym krótszym skręcie. Też dla osób, które szkolą się, dopiero się rozwijają, z tego względu, że na nartach o krótkim promieniu skrętu, na nartach dających dobre oparcie, jest najłatwiej wykonywać pewne ćwiczenia, pewne elementy, które są w stanie podnieść nasz poziom jazdy. No i oczywiście dla wszystkich osób, które mają więcej niż jedną parę nart, uważam, że każda osoba, która dużo jeździ, chce troszeczkę inaczej spróbować narciarstwa. Dobrze, żeby obejrzała go z innej perspektywy niż jedna para nart, dlatego uzupełnienie w postaci nart slalomowych jest świetną propozycją. Są to, trzeba powiedzieć, na pewno narty, które potrafią dać w kość, ale dużo ludzi to lubi i dużo ludzi po to jeździ na narty. Też nie można powiedzieć, że nie da się na tej narcie jeździć pasywnie, natomiast ta narta, myślę, że preferuje taki dynamiczny styl jazdy, który troszeczkę mimo wszystko narzuca.
Oczywiście będzie też dobrą nartą dla ludzi, którzy też szkolą, uczą, czyli tutaj mam na myśli instruktorów, bo raz, że ta narta pozwoli na pokazanie wielu elementów już przy niskiej prędkości, a druga sprawa, Atomic znany jest z tego, z tej stabilności, która nawet wyraża się tym, że narty slalomowe rozpędzone do większej prędkości zachowują się dosyć przewidywalnie. Jeszcze jest jedna rzecz istotna, jeżeli chodzi o model slalomowy Redster S9. Ta narta ma w katalogu Atomica swój odpowiednik, model Redster S9i. Jest to narta charakterystyczna, bo w alternatywnej szacie graficznej, będącej negatywem, czyli to, co tutaj jest czerwone, tam staje się czarne, mamy czerwone napisy na czarnym tle i różni się troszeczkę technologicznie. Zmiana technologii, jeżeli chodzi o konstrukcję. Chodzi tutaj głównie o rdzeń. Narta Atomic Redster S9i posiada rdzeń Karuba Core. W przeciwieństwie do klasycznego modelu jest minimalnie od tego modelu klasycznego lżejsza. I dodatkowo zastosowany tutaj jest ślizg Crystal, który mogą niektórzy kojarzyć z modeli sportowych, na przykład S9 FIS. Jak to w praktyce wygląda? Przynajmniej my, jak testowaliśmy te modele, nie zauważyliśmy istotnej różnicy, która kazałaby powiedzieć, że to są dwie zupełnie inne narty dla różnych narciarzy. Wydaje mi się, że minimalne różnice, jakie były odczuwalne, mogły bardziej wynikać nawet z tuningu tych nart niż z samej ich charakterystyki, więc trzeba powiedzieć, że to minimalne zmniejszenie wagi nie odbiło się jakoś czy negatywnie, czy też pozytywnie na właściwościach jezdnych. Natomiast szata jest ciekawa. Mi osobiście się troszeczkę bardziej podoba niż klasyczna czerwona.